Witajcie. Dzisiejsza tematyka to różne rodzaje kubotanów. Ostatnio Wam mówiliśmy, że jest tego od groma, bo praktycznie wszystko może być kubotane łącznie z kluczami, ale takie bardziej specjalistyczne to macie tutaj wyszczególnione. I macie przykładowo tak. Na pozór to są dwa takie same. Na pozór. Ten jest zaokrąglony, a ten jest ostrzony. Ten służy stricte do zadawania dużych obrażeń. Ten do obrony, wiadomo. Im większe oddziaływanie jest na mięsień, tym skuteczniejszy jest kubota. Ale przy uderzeniu skuteczne są te, jeśli chodzi o oddziaływanie na dużego człowieka. Te, jak chcemy kogoś zdominować, nawet dociskamy, jest ból jak cholera, ale żeby wam pokazać, zobaczcie jak to głęboko wchodzi. A, kurwa boli. I zostawia ślady. Są wersje plastikowe, gotowe też do różnego rodzaju działań. Jak widzicie, te są niby stricte dla ochroniarzy. Są sznureczki, które pozwalają nam to stabilnie trzymać, bronić się. Jak widzicie, wyposażyłem wszystkie w te metalowe linki do szybkiego wyciągania z kieszeni, bo czasami się to przydaje. Więc macie tak. Zwykły, klasyczny, taki. I każdy różni się końcówką. Występują jeszcze drewniane. Na chwilę obecną jeszcze się nie dorobiłem drewnianego. To może następnym razem się coś wam pokaże. I przy najbliższych materiałach już zaczniemy wam pokazywać, jak stosować kubotan. Ostatnio spotkałem się z powiedzeniem, że to jest broń. Nie, zgodnie z ustawą tam obroni amunicji, to nie jest broń. To jest po prostu narzędzie do samoobrony, które możemy użyć. Ktoś inny mówi, że trzeba umieć przejść specjalistyczne szkolenia, żeby używać kubotanu. Osobiście stwierdzam, że nie. Bo to jest najprostsze urządzenie, jakie może być. Łapie i bije ślepo, gdzie się da. Puśćmy człowieku, odczep się, tak? Uderzam go czymś takim i gwarantuję, że pierwsze, co u gościa się zapala, to co ostatnio Łukasz powiedział nawet. Zajebiście boli. I to jest w tym momencie taki dosadny podsumowanie w sumie kubotana. Kieszeni nie ciąży. Jeśli lubicie minimalistykę, leciutki kubotan taki, no raczej nie będziecie się z agresywnym tłumem kibiców tłukli, to ten plastikowy powinien wam po prostu wystarczyć. To by było na tyle. Trzymajcie się tam. Dobra.